Dobry wieczór. Na pewno jesteśmy zadowoleni, jeśli chodzi o taki aspekt mentalny, bo dobrze odpowiedzieliśmy po meczu pucharowym. Też mieliśmy dużo tych spotkań w tym krótkim okresie czasu i obawiałem się, czy zawodnicy poradzą sobie motorycznie, bo też rok temu o tej porze graliśmy tutaj spotkanie w sezonie i ta murawa jest taka dosyć specyficzna. Dostaliśmy też tutaj czerwoną kartkę, zremisowaliśmy mecz. I obawiałem się, jak to będzie wyglądało pod kątem intensywności, ale zawodnicy wytrzymali, narzucali cały czas wysoki pressing. Motorycznie nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o aspekt mentalny, tak jak mówiłem, wysoki poziom odpowiedzi na to i moich też reakcji w mikrocyklu na mecz pucharowy, bo na pewno też tam mieliśmy ambicje, ale już trzeba to odciąć. No i gramy dalej. Jeśli chodzi o przebieg spotkania, uważam, że wiadomo, trzeba poddać się mecz analizie, ale w pierwszej połowie dobrze realizowaliśmy swoje zadania w wysokim pressingu. Troszeczkę brakowało nam takiego spokoju z piłką, zamykaliśmy się na jednej stronie, zabrakło trochę manewrów indywidualnych. Pozycjonowania się moim zdaniem ósemek pod kątem tego, żeby zagrać piętro wyżej z pierwszej piłki i wykorzystanie faz przejścia. Bo przeciwnik widziałem, że szedł dużo pod jeden na jeden, przede wszystkim z Gajdą, który grał pierwszy raz na tej pozycji. I mieliśmy momenty do tego, żeby wciągnąć, zagrać w górę. Zagrać też w kontrze z diagonalności. Tych momentów nie wykorzystaliśmy. Też troszkę zabrakło zmiany centrum w pierwszej połowie, a w drugiej uspokoiłem trochę zespół. Też nam się dobrze ułożyło to spotkanie pod kątem końcówki pierwszej połowy. Uspokoiłem trochę zespół w drugiej połowie i uważam, że ten początek drugiej połowy, te 10-15 minut mieliśmy bardzo dobre pod kątem tego, jak chcemy wyglądać z piłką, pressingu. I ogólnie druga połowa uważam moim zdaniem lepsza. I tyle chyba podsumowując to, że mieliśmy trochę więcej kultury, dużo sytuacji, dużo faz przejściowych, z których mogliśmy coś tam zrobić więcej, dużo wejść w trzecią tercję. Pokusiliśmy się o jeden błąd w budowaniu. Wydaje mi się, że w złym momencie zbiegliśmy do dwóch struktur do ustawienia i zrobił się taki trochę miszmasz w budowaniu, ale będziemy też nad tym pracować, bo już są wnioski od zawodników, trenerów sztabu pod kątem tego, jak to skorygować i żeby takich bramek więcej nie tracić, no bo też nasze DNA jest takie, że chcemy grać od bramki, budować, wciągać, przyspieszać, wykorzystywać te momenty. Tyle. Witam wszystkich. Przede wszystkim na początku duże gratulacje dla trenera jego drużyny. Zwycięstwo jak najbardziej zasłużone i na przestrzeni tych 90 minut niestety byliśmy drużyną gorszą. Od samego początku tak naprawdę nie układało się to, co chcieliśmy grać. Gdzieś tam mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce i to powodowało, że rzeczywiście tych faz przejściowych było sporo. Nie złapaliśmy odpowiedniej płynności, pewności siebie i przez to bardzo rzadko albo wcale nie byliśmy w trzecim piętrze, a tam chcemy być, żeby tworzyć sytuację i znajdować się w polu karnym i w sytuacjach strzeleckich. W drugiej połowie zdobywamy bramkę na 2-1 i niestety chwilę później zespół rywala strzela nam na 3-1. I to był taki, myślę, kluczowy moment, bo już jak złapaliśmy kontakt, troszkę wlaliśmy wiary w serca, to zbyt szybko to wszystko straciliśmy i już później było ciężko wrócić ponownie do tego spotkania. Także jeszcze raz gratulacje dla przeciwnika. Myślę, że zasłużone zwycięstwo. My idziemy dalej, patrzymy już w przyszłość, koncentrujemy się na piątkowym meczu z Wieczystą. Od jutra wracamy do pracy. Tak naprawdę to wszystko. Dziękuję. Przede wszystkim chcieliśmy dzisiaj mocno odpowiedzieć na to, co się wydarzyło w ostatnim spotkaniu pucharowym. I wydaje mi się, że od początku meczu to było widać. Gdzieś narzuciliśmy swoje warunki gry. Gdzieś zespół Puław miał ciężko, żeby wyprowadzić nam jakiś atak. Kontrolowaliśmy to spotkanie i tą cierpliwością zdobyliśmy dwie bramki do przerwy. Też to było kluczowe, bo już było widać po zespole Puław,
że ta bramka z boiska trochę ich napędziła, ale dobrze, że od razu odpowiadamy na to i wracamy do tej kontroli, wracamy do tego, co graliśmy w pierwszej połowie i cały czas napędzaliśmy dalej te ataki i kontrolowaliśmy to spotkanie. Nie ukrywam, że trochę czekałem na te bramki. Fajnie, że sytuacje są przede wszystkim i że zaczęło wpadać.